Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Robota jest do wykonania. Nie lada wyzwanie. Będzie pobijany rekord. Rekord Guinnessa. Bierz Gerwazego i przyjeżdżajcie tutaj. Tylko szybko. Czyli nie jesteśmy tutaj sami jako youtuberzy. Bardzo dobrze. Widzę, że jest też dużo dziennikarzy pewnie, ale jacyś tam dziennikarze są tak zapewne. Będziemy wam relacjonować to, co się będzie tutaj działo. Jest dzisiaj naprawdę mocna rzecz. Biorę w tym udział jako pierwszy raz w życiu. W ogóle pierwszy raz w życiu będę widział, jak ktoś pobija jakiś rekord Guinnessa. W dniu dzisiejszym Bartosz Ostałowski, drifter, który nie posiada rąk, stracił je niestety w wypadku, ale rywalizuje z innymi zawodnikami w driftingowych mistrzostwach Polski na dokładnie takich samych zasadach. No naprawdę niesamowite. I osiąga naprawdę wielkie sukcesy. A w dniu dzisiejszym, tutaj na tym lotnisku w Pile, będzie próbował pobić rekord Guinnessa w najszybszym drifcie stopą. Z tego, co słyszałem, będzie to ponad 200 km na godzinę. Nie wiem, na jakich zasadach tutaj będzie się to odbywało. Czy wystarczy, że wprowadzi auto w poślizg, czy takiej prędkości i po prostu go wyprowadzi, czy to będzie musiał być jakiś określony drift. Mam tu na myśli długość tego driftu. No za chwilkę wszystkiego się dowiemy. Na pewno emocje będą niesamowite. Doskonale wiem, jak samochód porusza się przy 200 na godzinę. Wiem, jak dużo się wtedy dzieje w samochodzie. A skąd wiesz? A po niemieckiej autostradzie jechałem. No mam mieć 270 na godzinę na... Ile? Ja myślałem, że 200. 270 na wejściu, a 230 w poślizgu, no nie? Ja pierdzielę, ale grubo. Bartek jest jedynym na świecie profesjonalnym kierowcą sportowym, który samochód prowadzi stopą. Posiada międzynarodową licencję wyścigową FIA i z sukcesami rywalizuje na równych zasadach ze sprawnymi kierowcami w driftingowych mistrzostwach Polski oraz ligach europejskich. Jest mówcą motywacyjnym, występujący na konferencjach i spotkaniach biznesowych. Stara się wspierać ludzi w osiąganiu sukcesów, a także w rozwoju osobistym. Bartosz Ostałowski! Rekord Guinnessa. Jak na to wpadłeś, kiedy się zrodził ten pomysł? Bardzo Państwu w ogóle dziękuję, że jesteście na tym wyjątkowym wydarzeniu. Cieszę się, że mogę to dzielić z Wami, że będziecie tego świadkami, bo rzeczywiście pierwszy raz wydarzenie bez precedensu. Jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby driftować szybko nogą na kierownicy, więc będziemy ten rekord w ogóle ustanawiać. Moje hasło to Never Give Up i starałem się zawsze gdzieś pokazywać, że niemożliwe nie istnieje. Się zaczęło od tego, żeby zrobić licencję w ogóle wyścigową i zacząć się ścigać, kiedy w ogóle większość osób myślało, nie, no to jest w ogóle nie do zrobienia, gość bez dwóch rąk nie może być kierowcą wyścigowym. więc później kolejne te wyzwania, o których powiedziałeś, Adam, czyli właśnie na przykład drift między bolidami. No i tak pomyślałem, co następnego można by zrobić, co zrobi wrażenie i co też będzie takim osobistym wyzwaniem dla mnie. No i pomyśleliśmy o tym biciu rekordu w drifcie, a jako, że jakby te rekordy w Guinnessie ustawiane są na różne sposoby, poprosiliśmy ich o stworzenie kategorii bicia rekordów w najszybszym drifcie prowadząc stopą. Oni się bardzo jakby zajarali tematem, chętnie stworzyli nam tą kategorię. No i myślę, że będziemy ustanawiać ten rekord, ale taki też mam jakby prywatny challenge, ponieważ no Kuba Przygoński zrobił 215 parę lat temu, no chciałbym go pobić. Tak, coś czułem. Tak, BMW 92 z silnikiem V8 z Corvette. Ten silnik jest przebudowany mocno, 7 litrów pojemności, dwie turbiny, więc on potrafi nawet ponad 1000 koni wygenerować, to się nam dzisiaj przyda. Mamy to spięte z 8-biegową skrzynią ZF-a, więc biegów mi nie zabraknie na rozpędzaniu. No i do tego na pewno właśnie ta skrzynia pomaga mi sterować, prawym barkiem zmieniam biegi łopatkami, więc tutaj jest to bardzo wygodne. Nad gazem mam ręczny, więc bardzo szybko mogę zaciągnąć ten ręczny, jeżeli potrzebuję. No i myślę, że chyba z grubsza tyle. Zawieszenie odpowiednie, też ZF-a, także będę dzisiaj chwalił mojego partnera. Też udało się go tak zestroić, żeby ono tutaj przy tej większej prędkości fajnie zapracowało, żeby gdzieś to auto ani nie podskakiwało, ani gdzieś nie przysiadało za bardzo, więc jesteśmy chyba gotowi. No i pojechał. W tym momencie odbywa się dogrzewanie pojazdu. Rozgrzewane są oponki. Silnik oczywiście też trzeba dogrzać. Będzie naprawdę tutaj mocno wysilony. No musimy mieć pewność, że wszystko oczywiście zadziała. Mamy tutaj fajną miejscóweczkę. Przejazd będzie odbywał się dokładnie z tamtej strony. Wzdłuż pasa, tam. Takie słupeczki są. Tam jest taki 50-metrowy odcinek wyznaczony słupkami, w którym Bartek będzie musiał zmieścić się kątem 30 stopni. No i przelecieć oczywiście bokiem z jak największą prędkością. Oh shit! Yeah!
Ja pierdzielę, ale to było grube. Ja myślałem, że on tylko przejazd testowy robi, a on już tutaj na łapie normalnie bokiem leci. Dobra, samochód wygląda na to, że jest full sprawny, ponieważ przed chwilą pojechał sobie na serwis zobaczyć, w jakim stanie są oponki i tak dalej, zobaczymy, bo teraz Bartek będzie, będzie po prostu próba ustanowienia rekordu Guinnessa, więc już będzie grubo, no i zobaczymy, z jaką prędkością przesunie nam tutaj przed naszymi obiektywami i oczami. Samochód LK, uczą się jazdy, ale zrobili sobie przerwę, żeby pooglądać. No, to jest tam pierwsza etapa. Tak. Czekamy teraz na sygnał takiej trąbki, takiego. Wtedy będzie ten sygnał oznaczać, iż Bartek będzie wykonywał pierwszą próbę ustanowienia rekordu. Nie, no to idź do środka i sobie wsiądź, to wtedy obstrasz gać. No i mamy pierwszą informację, 192 km na godzinę, ale jak znam Bartka, znam go nie od wczoraj, to jest dosłownie taki nie za duży benchmark, który Bartek sobie wyznaczył. No ale wiadomo, była to pierwsza próba, myślę, że sukcesywnie z każdą kolejną próbą ta prędkość będzie wzrastała. Okej, druga próba. Ja pierdzielę, jakie są prędkości. 214 km. Kurde! Jest, mamy powietrzną trąbkę. Ależ jedzie, ależ przepina te biegi. Wow, ale tak mi się wydaje, że troszeczkę odpuścił gazu przed sam... A no tak, no musiał odpuścić, żeby łapy zaciągnąć, ale było widać jakby ten moment, było słychać i widać ten... No widać nie, ale słychać. Jak odpuścił gaz i w momencie była zaciągnięta łapa, lewo, prawo, wyprowadzenie auto z poślizgu kontrolowanego i... Jaki mamy czas? 220 km na godzinę! Ale nie, to było teraz, że... Wow, ale kąt! Ale złapał kąt na końcu. Dobrze, czyli dzięki pięknym plakietkom oraz numerkom, które są z tyłu, będziemy mogli wziąć udział w losowaniu, w którym do wygrania będą przejazdy z Bartkiem Ostałowskim na fotelu pasażera. Będą do wylosowania takie trzy przejazdy. Zobaczymy, czy uda się wylosować numerek 8. Były problemy z tym urządzeniem, chyba prawdopodobnie wskazywał nieprawidłowe wartości albo nie wskazywał w ogóle. A szkoda, bo naprawdę mieliśmy do czynienia tutaj z mega fajnymi przejazdami, z dużymi prędkościami. Z próby na próbę ta prędkość wzrasta coraz bardziej. O, mi się odbija tym zupą dyniową. Ostatni przejazd 224 km na godzinę. No i jakby tutaj udało się złapać dane z tego urządzenia zbierającego kąt driftu, mielibyśmy sprawę prawdopodobnie załatwioną, chyba że Bartek chce tutaj jeszcze dołożyć do pieca i zrobić to przy jeszcze większej prędkości. To wyglądało naprawdę dobrze. To jest ślad momentu, w którym zaciąga łapę. Wydaje mi się, że ten fragment oponki to jest moment, w którym zaciągany jest hydrauliczny ręczny i wprowadzany samochód jest w poślizg. Później te kółka już się kręcą. Tego jest tak zdarte, bo koła w tym przez tą chwilkę stoją jakby w miejscu. Przy tak dużej prędkości no bardzo szybko, bardzo szybko się zdzierają. No a później on już puszcza hamulec ręczny i koła zaczynają z powrotem się kręcić, przez to jakby bieżnik zużywa się równomiernie, powiedzmy. No i szanowni państwo, to wychodzi na to, że mamy to! Wow! Ekstatyczna radość! Tym razem już się przejechaliśmy, komisyjnie sprawdziliśmy odległość. Okazuje się, że to jest odpowiadająca odległość. Tak, 228 km na godzinę. Za wolno, Bartku. Jeszcze dwa! Chcemy więcej! Okej, więc z tego co wiemy, rekord jest już zrobiony przy prędkości 228 km na godzinę, ale z tego co słyszeliśmy, Bartek chce jeszcze szybciej. To już za sobą, ale on chce jeszcze szybciej, więc poczekamy jeszcze, myślę, jeden, maksymalnie dwa przejazdy. Zobaczymy, czy uda mu się pobić
prędkość. Najważniejsze, że rekord jest już pobity, ustanowiony. No a teraz zobaczymy, czy może uda się zrobić to przy większej prędkości. Po raz kolejny powietrzna trąbka. To oznacza, że jest kolejny przejazd. 10. I na tym przejeździe sobie na pewno już zakończymy, bo musimy lecieć. Pytanie, czy będzie to przejazd już taki, który zamknie nam wszystko dzisiaj. Ale tam poszedł grób, tam kąt był prawie prostopadły do tego, do toru. 231. Nice, ładnie, ładnie. Ale mega gratulacje. Jak się podobało w ogóle? Zarąbiście, totalny kozak, totalnie. No, teraz czekamy na ten, na twój rekord M2. Ja driftowo zbuduję w ogóle to. Tak, no. 46 turbo, to nim bo... To kiedy w parach się widzimy? No, nie wiem, no było w przyszłym sezonie. Przyszły sezon, zobaczymy. Brawa dla Bartka Ostałowskiego. I ona sobie chciałbym z jednej strony wylosować, ale z drugiej strony no chciałbym już jechać, bo mam mało czasu. A teraz spojrzałem, widziałem. Numer 7! O, co ja? Jest! Okej. Numer 8! Wygrałeś! Jest! Jest! Jedziemy? No co zrobiliście? Udało się jeszcze wylosować numerek 8, czyli ten, który mam tutaj na plakietce. Dzięki niemu będę mógł przejechać się z Bartkiem na fotelu pasażera. Także jedziemy. Będę mógł zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I również wy, od środka, prosto z kabiny. Zobaczyć, jak to wygląda, bo jest to dosyć nietypowy driftowóz, przystosowany typowo pod Bartka. No, jest to na pewno bardzo ciekawe, bo na pewno wiele osób z was widziało takie driftowozy w środku, ale na pewno nie widzieliście takiego. Choćby nawet z takimi przyrządami tutaj, łopatki do zmiany biegów. Kierownica, jak wam wspomniałem, dosyć taka mocno wsunięta, bez żadnej takiej deski rozdzielczej. Ciekawie to wszystko wygląda. Zestaw przycisków, ECU. Ciekawie to wszystko tutaj wygląda bardzo. Co, lecimy jakimś takim szybszym szwungiem? Może być! Takie 160? O kurde! No to teraz zobaczycie, jak to wygląda od środka. Jak się jedzie na wprost przy tych 180, to ja już w łóżku miałem tu takie uczucie, które bardzo często towarzyszy ludziom, którzy siedzą właśnie na fotelu pasażera, bo pasażer nie ma kontroli nad samochodem. Jak już łapaliśmy to 180, jak już wjeżdżaliśmy na ten czarny asfalt, już mi się tu zaczęło robić takie uczucie. Myślę sobie, o kurde, to pewnie będzie widać na tym. Na pewno to będzie widać na mojej twarzy na GoProsie. A później przy tej prędkości jeszcze jeden bok, drugi bok, trzeci bok, zawrotka, ja pierdzielę. Zadymiliście nieźle tam. Zadymiliśmy potężnie, no. W środku, jeżeli było dymu, zawija takie bąki, kręci, że to jest niewiarygodne. Ta pewność siebie w ogóle u niego za kierownicą to jest coś niesamowitego. Jest tutaj barkiem zmiana biegu. Ja pierdzielę, ja nie mogę tego ogarnąć. Jest za grubo, stary. Chciałbym pojechać jeszcze szybciej. Co, my zwijamy do Krakowa, będzie z tego naprawdę potężny film, będzie grubo. Znaczy było grubo, bo było w sumie już. No to co, na sam koniec tego filmu chciałbym was zaprosić, żebyście oczywiście na kanał Bartka, bo wiem, że też tworzy i nawet podpytywał mnie tutaj kilka kwestii YouTube'owych. Tyle ile mogłem, pomogłem, więc serdecznie zapraszam do niego na kanał. Zobaczcie sobie, bo dzieją się tam fajne rzeczy. Wbijcie do niego też na Instagramka. Zostawcie po sobie jakiś ślad, żeby chłopak widział. Moi widzowie też gdzieś tam go oglądają. Będzie to dla niego naprawdę bardzo miłe. Będzie to przede wszystkim dla niego fajną taką nagrodą za to, co robi i jak to robi. Bardzo ładnie powiedziane, a tymczasem wsiadamy w Georgia Opelka i spierdzielamy na chatę. A ja teraz kieruję, bo wcześniej zespałem.